10 yards, then you're back at first down? First down, that's right. Man, it's confusing. You just gotta play it a couple times. It all makes sense. Okay. Cześć, ja jestem Kaftan. Wy oglądacie The Last of Us. Ale rany, taki sielankowy odcineczek. Jedziemy sobie koniem oczywiście w stronę uniwersytetu, na którym na wydziale bodajże medycznym powinniśmy znaleźć świetliki. O, jak to pięknie. Dobrze, moi drodzy. Słyszałem, że etap z uniwersytetem jest dość sielankowy i spokojny. Przynajmniej dostałem taki cynk i uznałem, że troszkę wykorzystam tę sytuację, żeby sobie do was pogadać. Jak zwykle zresztą, ale cóż. Może konkretnie o uniwersytecie, o studiach. Bo wie. Ja studiuję już 3 lata, więc cóż. Może czas najwyższy, by coś o tym powiedzieć. Mogę zsiąść z konia? O rany. Stay, Kalis. What kind of name is Kalis anyways? My fault you forgot to ask Tommy. Kalis. Co to za imię dla konia? Tak, Bill, co to za imię dla człowieka? Gdzieś to było w jakiejś komedii. Tak czy owak, pomyślałem, że pogadam wam troszkę o właśnie uniwersytecie, ponieważ ja od 3 lat studiuję anglistykę. To też, jak zauważyliście, w specyficzny sposób wymawiam The Last of Us, ponieważ przez 3 lata uczyłem się właśnie na takim przedmiocie fonetyka i fonologia. Znaczy na wydziale, powiedzmy, podchodzącym pod właśnie kategorie fonetyki i fonologii na praktycznej fonetyce wymowy angielskiej, więc troszkę tam, no mam te naleciałości, mówię w specyficzny sposób, no ale może jest to pretekst dla was, żeby trochę się zabawić, pośmiać, bo nie wszyscy lubią brytyjski akcent. Ja szczerze polubiłem, ale potrafię też docenić na przykład taki, powiedzmy, akcent, jak to ma Joel, czyli amerykański akcent z, bodajże skąd on pochodzi, gdzieś, no nie jest to Kentucky, prawda, oni, nie pamiętam z jakiej oni miejscowości pochodzą, ale bracia Tommy i Joel jednak mówią w fajny sposób, także to nie jest tak, że jestem jakimś fanatykiem, ale czy Joel właśnie gdzieś rozmawia z Ellie, która jest tam? O Jezu, zabawne. O, podjeżdża do nas, super. Nie wiem, jak on to usłyszał, ale cóż. Ja nic nie słyszałem, pojawił się tylko napis. Tak czy owak. Czemu ja poszedłem na filologię angielską? Wiecie, ja od szóstego roku życia. Jezus Maria. To już ile? O rany, to już 16 lat przeszło. Ponad 16, prawie 17 lat. Tak czy siak. No od 17 lat tak naprawdę uczę się języka angielskiego. Także no, zacząłem mając 6 lat. Pamiętam w zerówce. Dog, cat i tak dalej. I to było zabawne, strasznie mi się spodobało, bo moja siostra zawsze znała angielski, to też jakoś ja poszedłem w tą stronę. A że byłem w tym dobry, to nie było tak trudno. Pamiętam jednak pierwszy dzień na uczelni, kiedy były zajęcia. Ja byłem przerażony, dlatego że wiecie, to się zawsze sprowadzało do tego, że gdzieś tam w ogólniaku albo nawet w gimnazjum, jak był angielski, to jeszcze mówiono po polsku, a tutaj wpadłem, pierwsze zajęcia, hello sir, how do you do, and bla bla bla. Cholera, myślę, Jezu, ja się tu nie nadaję, ja sobie nie poradzę. A powiem szczerze, że po tygodniu dopiero jakoś nabiera się już takiej, nie wiem, wprawy, pewności siebie. Party and find themselves, figure out what they wanted to do with their lives. What they wanted to do with their lives. No właśnie. Tylko wybór
A, wybór uczelni jest ważny, jeżeli kiedyś będziecie wybierać. Głównie dlatego, że znaczy w naszym przypadku jest to trudne, jednak niektóre kierunki mogą wam dać sporo perspektyw, nie wiem. Ja się nastawiam raczej, na przykład zawsze chciałem być tłumaczem, więc... Kurwa, tego nie przetłumaczę. O Jezu, co to jest? Jakiś spawacz? Co to jest? Wygląda na jakąś mega spawarkę. Jezus Maria. Miotacz ognia, ja pierdolę. O rany. O Boże, bójcie się mnie, demony. O Jezu, podniosłem miotacz ognia. Ja pierdzielę, ktoś z was kiedyś mówił, o kapitan, jeszcze takie bronie zobaczysz, że szok. No, wierzę. Ale muzyka piękna. Dobra, w każdym razie... O, modyfikacja. Pistolet sobie polepszymy może. Tak czy siak... zawsze pada pytanie, na jakie studia iść i po co? I w końcu... Wiecie, na przykład mój brat, który teraz obecnie cioteczny, kuzyn, który mieszka teraz na stałe w Anglii. Ja zastanawiam się nad tym, żeby się na stałe przeprowadzić do Kanady. To było fajne. Tak czy owak, mój brat mieszka cioteczny w Anglii na stałe i na przykład on ma takie... Teraz bardzo dobrze zarabia, jest fajnie, ale ma na przykład takie przekonanie, że zmarnował 5 lat życia na studia tak naprawdę, robiąc magisterkę, bo nic mu to nie dało, a znalazł pracę bez potrzeby tego, czego się uczył. I jest bardzo zadowolony. I szybko zdobył awans i tak dalej, więc fajnie. Tak czy owak, no wiecie, jest pytanie takie, jeżeli robicie studia, musicie myśleć nieco w szerszym zakresie. Nie możecie się nastawiać tylko na to, że o, zrobię studia i będę w Polsce miał świetną pracę, bo będę miał magisterkę. Nie, to tak nie działa. Niestety. Jeżeli naprawdę chcecie... To jest temat, na którym trzeba się zastanowić. No. Powiem szczerze, że ja sam nie wiem, co ja będę robił po studiach, ale myślę, że byłbym zadowolony z bycia tłumaczem. Poza tym na język angielski na takim etapie, na jakim ja jestem, daje mnóstwo możliwości, jeśli chodzi o pracę za granicą, więc na pewno coś to da. Ale nie będziemy się zagłębiać w takie tematy. Ja bym się o was czegoś dowiedział. Kurczę, mam nadzieję, że niedługo uda nam się zrobić live'a, bo mam ochotę sobie z wami pogadać. Jestem strasznie sentymentalnym człowiekiem, więc automatycznie, jeżeli wiem, że jest was coraz więcej, to myślę, kurde, tyle osób do poznania, tyle ciekawych historii do opowiedzenia. A, co my tu mamy? Wejdźmy sobie na górę. Tam są jakieś drzwi chyba do otwarcia. Ostrzem. Tu coś mamy, czy zablokowane? Mamy. Całe piętro. Jezus Maria. Ogromny budynek. Rany boskie. Cudownie, wszystko tak otwarte. No proszę, popijawa. Nie no. Jest lodóweczka, wszystko. Studenciaki się zabawiały, nie? Ah. There was a lookout here. That's a good sign. O, shotgun. Super. Dawno nie mieliśmy amunicji do shotguna. Nic. Nie miał się ktoś przypadkiem pojawić? Jaki sens siedzieć tu, jeśli nic się nie dzieje? Wciąż nic. Mark, przestań robić sobie jaja. Mamy dużo czasu na czytanie. Stoję na warcie w laboratorium, ale męczarnie. Przyjechali rekruci z SSK w Chicago. Wejście. No wreszcie, jeden z nich dał mi paczkę fajek, bo wykonałem kawał dobrej roboty. Świetnie. 6 gości z kwatery głównej. Zaopatrzenie z kwatery głównej, weźcie przy okazji, buchnąłem 2 jabłka ze skrzyń, jedno ci zostawienie smacznego. 10 milionów wilkołaków, wejście, wpuściłem je specjalnie dla ciebie, Andreo. Wesołego Halloween. Oddział zwiadowczy poszedł złupić trochę zapasów z miasteczka. Wyjście, wrócili, wejście. Roger nawrzeszczał na mnie za grześpię. Kutas. Jakiś biolog z San Francisco, wejście. Koleś jest dupkiem, uważaj na niego. 3 nowych rekrutów jako eskorta, wejście. Przemierz, życzyli mi wesołych świąt. Głupim było powiedzieć im, że jestem Żydem. O, 10 skrzyń ze szpitala w uniwerku. Duże rzeczy do laboratorium. Wejście. Tak, czyli... 22 lutego, z tego co widzę. Ha. Sporo się działo. Chłopaki tutaj siedzieli nadzwyczaj długo, jeśli chodzi o gniazdo snajperów, nawet w zimie. A, nie bardzo mieli czym się grzać. Szkoda. Kurczę, takie relaksujące strasznie, spacerować sobie tak, oddać się eksploracji. Troszkę mi tego brakowało, walanie Wake'u. Niemniej jednak,
obie gry fajne, choć jednak to jest bardzo wyregulowane, jeśli chodzi o The Last of Us. Mówi tutaj, co jest wyregulowana akcja, ponieważ mamy też takie elementy, kiedy musimy sporo walczyć, ale mamy też elementy, kiedy możemy się odprężyć, pogadać troszkę. Choć co tam Kafta ma do powiedzenia? Gówno, nic ciekawego. O Jezu, nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak strasznie się cieszę, że jesteście, bo nagrywam sobie te odcinki, mogę sobie pogadać. Zawsze lubię grać o grach, właśnie grać i rozmawiać o grach, jednak to, co wy mi dajecie, to jest coś szczególnego, bo tyle osób, które mogą sobie mnie posłuchać, jeżeli chcą obejrzeć, podzielić się swoją opinią, komentować. Kto wie, może kiedyś, jak już będzie was trochę więcej, zdecyduję się zrobić jakieś spotkanie, nie wiem, jakiś, może nie tyle wykład, ale taki bardziej coś w stylu Q&A na żywo. No kto wie, wszystko przed nami, prawda? O rany. Widzę, wjeżdżamy już na gmach główny. Jakiś kompleks większy. Prawdopodobnie albo budynki uniwersyteckie, albo dormitoria tak zwane, czyli budynki mieszkalne. L3. No faktycznie, zwłaszcza, że nie patrzę w tym kierunku. Co my tu mamy? Wszystko zablokowane. Tutaj widzę też budynki opuszczone i nie bardzo jest gdzie wejść. Wszystko chyba jest pozamykane, a na pewno pozabijane deskami. A co to? Coś tu leży, czy mi się zdaje? A, buteleczki, okej. Nie możemy podnieść, trudno się mówi. Nic nie tracimy, żeby sobie zejść. Ellie, doceniłbym, jakbyś za mną troszkę pojechała. O, proszę. No i mamy jakieś otwarte przejście. Kto wie, może nawet coś tu znajdziemy. O, sala, widzę, jakaś biurowa. To są komputery. Zobaczymy. Co my tu mamy? Ellie, czy ty wjechałaś za mną do budynku? O, telebimy, proszę. O, skubana. O, żeby jakieś poważniejsze przejście. Oj, żebyśmy nie narobili hałasu. Okej. Czyli sielankowy odcinek szlak trafił. Wiecie co, postaram się ich... Nie, co tam, będzie sielanka. Postaram się ich pozdejmować, nie zużywając ani jednego naboja. To będzie trudne. Ale mamy bomby, mołotowy... I będziemy ich dusić. Tak. Załóżmy, że to będzie taki challenge accepted. Why not? I ktoś mnie kiedyś zapytał. Kaftan, dlaczego nie będziesz serii prowadził w języku angielskim? W sumie. Wiecie, większa publika i tak dalej, nie? Jednak wiecie, postanowiłem, że po pierwsze jest to, nie wiem. Z jednej strony też nie chcę być pszczołkowaty, ale pomyślałem sobie, że kto wie, może ktoś uzna, że to, co robię, jest oryginalne w jakimś stopniu. Bo jednak wiecie, mnóstwo osób robi to, co ja robię, jeśli chodzi o granie. Ale każdy kanał z jednej strony jest oryginalny na swój sposób, ponieważ jest oryginalny twórca, który w let's playach jednak chodzi o to, żeby włożyć tam jak najwięcej siebie, więc można powiedzieć, że każdy let's play jest oryginalny. Pytanie tylko, czy ludzi to zainteresuje. Cóż, mnie zawsze parło do takich, że tak powiem, rzeczy jak aktorstwo, czy nie wiem, czy komizm, więc ja wiem. O kurde, oj. Okej. Hej, mam pomysł. Przytul się do mnie i spać. No już, kładź się. Dobra, w każdym razie... cóż, myślałem, że może ktoś pomyśli, że jestem oryginalny i zostaje na dłużej. Tak jakby teraz...
Przyznam szczerze, że nie sądziłem, że aż tak szybko to się rozwinie, bo po roku jest już nas ponad 3000. Prawie 3,5. No ale nie omieszkam próbować zdobywać was coraz więcej, więc... Kto wie? Może kiedyś to ja będę miał 500 tysięcy widzów? To by było coś. Fajnie by było móc tyle opinii przeczytać, tyle ludzi poznać. Dobra, co my tu mamy? 3, 4, 5 biegaczy, z tego co mówiła Eli, także będzie niebezpiecznie. Załatwimy ich albo bombką, chociaż nie wiem, czy mołotowy nie byłyby skuteczniejsze. Wydaje mi się, że jednak tak, dlatego że sukinsyny, skoro potrafią tak szybko biegać, to przynajmniej mołotow ich trochę zatrzyma, no i zawsze jest szansa, że któryś niezraniony na niego wbiegnie. To by nam oszczędziło troszkę fatygi. Na wszelki wypadek mamy obrzyna, także go wyciągniemy. Nie chcę oddawać żadnego strzału, ale kto wie. Zawsze w zanadrzu lepiej mieć broń pod ręką niż... No. Nie dokończę tego, bo mam ochotę na zbereźny żart, ale wam tego oszczędzę. Swoją drogą, jak się zapatrujecie na grę o Mad Maxie? Były już dwa zwiastuny. No ciekawe, co to będzie. Trochę taki chyba Just Cause postapokaliptyczny Just Cause. Troszkę się gubię, teraz też zastanawiam się, jak to kurde rozegrać. Dobra, jest ich tam dwóch. W sumie raz kozie śmierć. Moglibyśmy rzucić ten pieprzony mołotow. Jeżeli przybiegną do niej... O! To może być niegłupi pomysł. Chociaż ona cały czas jest w biegu. Ach, kurde. Aha. Ja cię tam ledwo widzę, złotko. Dobrze, że sprawdziłem. Dobra, zaplanujmy to jakoś sensownie. Tam jest dwójka. I tu są pojedynczo rozstawieni. No tę dwójkę moglibyśmy teraz zamęczyć. Proszę bardzo. Dobra, powiedzmy, że dwa z głowy. Kurde. Dobra, co tam? No palcie się, palcie. Oni troszkę się teraz rozproszą. Dobra, jest. Jeden został, ale jazda. Dobra. Idziemy do niego, idziemy. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie! Jest! Oj, Jezu. O cholera, ale nam się udało. Ale nam się udało, kochani, świetnie. To dlatego, że trzymaliście kciuki, a to jest, kurwa, coś, czego ja nie lubię, bo to oznacza, że możemy za chwilę sprowadzić ich trochę więcej. Tego bym nie chciał. A, rany, no nic. Dokąd prowadzi ten generator, to jest pytanie. Coś tu się świeci? O, proszę! Co kryją twoje kalosze? Amunicja do miotacza ognia. Zawsze mi niewidziana. Jeszcze ani razu go nie użyłem, ale kto wie. Może w najbliższym czasie będzie taka okazja. Kurwa, jak to wygląda na moich plecach. Wyglądam jak jakiś, nie wiem, Rambo. I to z prawdziwego zdarzenia, nie taki ćwok z łukiem. Tylko kurde, mam wszystkie możliwe bronie świata. Brakuje mi tylko jakiegoś BFG. Chociaż w sumie ten miotacz ognia podchodzi pod BFG. Big fucking gun. Dobra. Co my tu mamy? Gdzie to kuźwa prowadzi? Kabel wychodzi z okna, a tutaj jest jakaś przestrzeń otwarta. Oho! To była Eli? To jest Eli. Okej. To co, wyczyściliśmy? Wygląda na to, że wyczyściliśmy. Fajnie, bo w sumie... Okej. Okay. Spoko, czyli mamy piętro wolne. Okej. Okay. Dobra, na czym skończyłem? Mówiłem o Maxie wcześniej o uczelni. Jezu, już nie pamiętam. Mniejsza. Kurczę, teraz wiem, że tak, skończymy Remember Me. Skończymy Risen 2. I zaraz się zabiorę za To The Moon. Jak to pięknie. Potem się zabiorę za klasyki. Mam takie trzy klasyki fajne, które chcę wam przedstawić. Także powinno być zabawnie. Rany boskie, już sam tego wygląd jest przerażający. Puszka ma zabawny dźwięk. Kurde, żałuję, że nie mam z kim pograć w multi, bo multiplayer jest zabawny, ale samemu jednak nagrywać to trochę cienko. No poza tym nie moja kopia gry, więc przejdę ją i zaraz oddam. Okej, co ja kuźwa uruchomiłem?
Nisu do mnie nie biegnie? Nie. Dobra. Czyli chyba jest okej, tylko... Gdzie prowadzi kabel? O, to jest... Aha, okej. No i wszystko jasne. Otworzymy sobie bramę. Dobra, fajnie. Poszło jak z płatka. Owszem, straciliśmy mołotowy, ale... Jeszcze nie jeden zbudujemy, przynajmniej amunicję mamy w pełni. Uzupełnioną, więc jest cacy. Perfect. Imagine being up there all by yourself. Would have been cool. I'm just saying. Trzeba lecieć za marzeniami, Eli. Nie ma co się poddawać. Jeżeli chcesz być astronautą, będziesz astronautą i tyle. Po prostu musisz robić wszystko, by umożliwić sobie ścieżkę w tym kierunku. Tyle. Może przez pot, może przez krew. No przez krew to może nie, ale przez pot na pewno. Nerwy, stres, ale... Jeżeli chce się coś osiągnąć w życiu, po prostu trzeba... na to zapieprzać. O, mamy tu jakąś notkę. When I was a kid, I used to want to be a singer. Shut up. No, serious. Sing something. No. Come on, I won't laugh. Joel, zaśpiewaj, zaśpiewaj. Zaśpiewaj. Musieliśmy zabarykować drzwi prowadzące do generatora na górze. Proszę, korzystajcie z niego oszczędnie. Kończą się benzyna. Joel, zaśpiewaj. Zaśpiewaj dla nas. Joel. O rany. Zaśpiewaj, Joel, proszę cię. Śpiewaj. Will the circle be unbroken by and by? Oh, by and by. Co tu mamy? Zero lutu. Tylko amunicja z butu. Dobra. Idziemy dalej, nie mogę się pierdzielić. Szkoda, kurde, myślę, że Joel zaśpiewa i będziemy mieli taki śmieszny mały epizod. Żeby się, no... No nie powiem ponabijać, zresztą ja też czasem nie zaśpiewak. Lubię śpiewać, ale... Ale co z tego? Okej. Okay. Co my tu mamy? Żadnej poczty? Nikt do nas nie pisał? Nawet udźwiękowienie, takie wiecie, szum wiatru, czy gdzieś ptaki w tle. To wszystko tak ładnie ze sobą współgra. Dobrze. Swoją drogą ładny uniwersytet. Ciekawe, czy oni budowali go na podstawie jakiegoś rzeczywistego uniwersytetu. Jeśli tak, to muszę powiedzieć, że piękna budowa. Naprawdę od strony architekturalnej, tak? Bardzo ładnie. Naprawdę nic tu nie ma? Drzwi zamknięte? Nawet nie są drzwi, to jest jakaś szklana szyba. Witraże jakieś, to się nazywa luksfery chyba, takie okna. Także luksfery zamknięte. W końcu, jakże mogłyby być otwarte, przecież to kurwa luksfery. No tak czy siak. Chyba jedna droga zostaje i to droga w górę schodów. Chodź, Eli. Follow my lead. Kto wie, może z okazji dnia języka angielskiego zrobię wam kiedyś odcinek. Cały po angielsku. Jakiś taki... nie wiem, z jakiejś specyficznej gry. No ciekawe, ile byście zrozumieli. Co my tu mamy? Kolejna ławka zniszczona. O! W sumie, kurde, nie pomyślałem, że możemy przez to przeskoczyć. Ewentualnie przejść przez tę bramkę tutaj. To nie jest bramka, okej. Okay. Jezu, jak tam pięknie, a tam chcę iść, dawaj Eli, dawaj. Przeskakujemy. O Jezu, prawie cię kopnąłem, przepraszam. Rozbieg, mój drogi, rozbieg. I ciśniemy. Hopla. Całe stado. Małpy! Małpy! Rany, małpy. Okej. Okay. A, świetnie. Jezu, jaki ogromny plac. Okej, okay, błogosławieni cierpliwi.
Idziemy szukać. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Koń wybija nam rytm, nam rytm. Dobra. Życie mnie nauczyło, że jak są małpy, trzeba iść za nimi. Jak spieprzają? Przynajmniej nie są zarażone. First time seeing a monkey? First time seeing a monkey. Dobra, idziemy przed siebie. Nie wydaje mi się, by coś tu było pochowane. W końcu jest tak ogromny teren. Kurde, wiecie co teraz mi naszło? Będę strasznie tęsknił za tą grą, naprawdę. Wiem, że jeszcze trochę zostało do końca, ale sam fakt, że... Kurde, takie podróże nie powinny się kończyć. Dlatego fajnie by było, jakbyśmy mogli na przykład właśnie zrobić takie kurde MMO, wreszcie takie rasowe, naprawdę survivalowe MMO, jakim jest. Czy, no, typu The Last of Us. Wyobraźcie sobie, taka muzyka w takich momentach, jak przyjacielem jesteście właśnie na opuszczonym uniwersytecie we dwójkę, na dwóch koniach. Nic innego, tylko wy, muzyka i piękny krajobraz. Jezus Maria. Genialne. Ach. Smutno mi będzie, jak ta gra się skończy. Ach, nic tu nie ma. Szkoda. Ale i teren jest zamknięty. Niestety. O, możemy wyjść na dach w sumie. A czy to znaczy, że możemy... O, okej, okay, błogosławieni też. O, okej, okay, przez chwilę myślałem, że coś tam leży, ale... Na szczęście nie. Okej. O, fajnie. Sporo amunicji zbierzemy. Na pewno się przyda w końcu. Skoro mam miotacz ognia, to znaczy, że coś nas czeka poważniejszego. I na pewno nie będzie to przechadzka po grzyby. I te piguły cholerne, musimy w końcu z niej zrobić jakiś użytek. Dobra. Aha, chciałaś mi umknąć, szuflado. Aha. Co my tu mamy? Ulepszoną apteczkę. O, okej, okay. Fajnie. Jezus Maria, słoik miodu. Lubicie miód? To jest pytanie ciekawe. Zawsze sobie słodzę herbatę miodem. Łyżeczką miodu ze słoja. A to taki, wiecie, rasowy miód, nie takie gówno kupowane w sklepach. Tylko kupowane od znajomego, które normalnie ma ule i ma miodek. Brakuje mi tylko misia, który by ten miodek wpierdzielał. Dobra. Chyba nie ma co już szperać za daleko. Chociaż tam, kurde, z jednej strony po lewej mam jakieś przejście, z drugiej tu po prawej jest poważnie otwarty teren. To mnie troszkę martwi. Znaczy martwi, nie tyle martwi, co... Rany boskie, naprawdę mnóstwo rzeczy jest tu do znalezienia, zwiedzenia. Kurde. Aha, za kole. Za kole, co ja pierdolę. Świetliki gdzie? Eli, gdzie ty jesteś? Nie widzę żadnego znaku, przykro mi. Chyba, że mówisz o takich świetlikach, świetlikach, ale to w dzień ich raczej nie widać. Kurde, no. Dobra, Niunia, po prostu chodź za mną. Jakoś ich znajdziemy po drodze. Ha. Co jest? O, dobra. Dopiero zauważyłem. Tylko, Eli, gdzie ty jesteś? Jezu, nie chcę się po ciebie wracać, Niunia. Już to dubsko. Jesteś strasznie leniwa.
Naprawdę. Jesteś leniwa jak Emi. Co my tu mamy? Okej, kolejna brama do otwarcia. Ale są jakieś drzwi, więc bardzo możliwe, że od wewnątrz uda nam się jakoś ją... Disconnect generator when not on duty. Aha, czyli okej, czyli jeżeli... O kurde, ale on jest z tamtej strony. No mamy generator, spoko, ale... No musimy się jakoś tam dostać. Trzeba się... skulić. O kurde. Dbało się o detale, kocham was, Naughty Dog. Dobra. Tuk, tuk, tuk. I kolejne piguły. Rany boskie, stanę się ćpunem, jak tak będę. O, a co to jest? Mapa kampusu? O, Uniwersytet Wschodniego Colorado. Proszę bardzo. Teraz, kochani, sprawdzacie zdjęcia w Google, czy sprawdza się architektura i strona wizualna. Jeśli tak, to pięknie odwzorowany uniwersytet. W sumie taka kryptoreklama, nie? Potem wszyscy jadą i patrzą, o kurde, tędy jechałem koniem z Eli, ale jazda. A. Może wam znajdę zdjęcie jakichś uniwersytetów w internecie i wstawię na Facebooka jakieś takie rasowe, przypominające lokacje. To było zabawne. Wytnę jakąś scenkę z odcinka i znajdę odpowiednik. Tak. Tak, na pewno byli tu studenci. Ale jakie pokoje, ja pierdzielę. Nawet jeżeli to jest odwzorowane, to sama architektura pokoju. Kurde. Fajny uniwerek. Może magisterkę tu zrobię. Dam sobie spokój, pojadę do Stanów. Oj. Okej, okay. Słusznie się drapiesz po głowie. Też mi przeraziła ilość papieru. Okej, okay, to jakaś wieża hi-fi. Tak, mówicie hi-fi, nie hi-fi. Chociaż w sumie high fidelity, no nie? O proszę. Kto by pomyślał, że studentom przydadzą się takie kureszko, duże nożyce? A to co? Dziennik. 9 cholernych miesięcy czekania i wciąż nic. Ani słowa od nikogo, znalazłem kilka puszek z żarciem na stołówce. Ale to i tak za mało. Miałem wypadek przy wschodniej barykadzie, ale już jest wszystko w porządku. Założyłem grupkę tych stworów, jeden z nich wyglądał jak Heather. Może to była Heather, kurwa. Baterie się wyczerpują, więc radia słuchają już tylko raz w nocy. Słucham? Słucham? Słuchają, okej. Okay. Ja sobie odpuściłem po tym, co nadano ostatnio. Minęły 3 pieprzone miesiące. Czemu ich to jeszcze obchodzi? Ktoś będzie musiał pójść do miasteczka po więcej zapasów. Tym kimś pewnie będę ja. Cheryl wczoraj paliła, powiedziała, że tego potrzebuje. Aha, czyli mieliśmy tu palaczy. Palenie jest niezdrowe, moi drodzy, pamiętajcie. Okej, okay. O, Savage Starlight, rany boskie. Oj, coś się kombinuje z tym komiksem, Naughty Dog coś tutaj nam sugeruje. Dobra. O kurwa, jaki mroczny korytarz. No ciekawe. O, rany. O, amunicja do spluwy w uniwersytecie. Co, kto by pomyślał? Jeszcze nie weszła ustawa, tak? O. Nie, bezpiecznie. Bałem się, że z sedesa wyskoczy potwór. W końcu kto wie, co studenci zostawiają w sedesie, nie? Kurde, są zarodniki, to i będą stwory. To jest już pewne, kurwa. A miało być tak pięknie. Miało być tak sielankowo i miała być taka przyjemna podróż. A tu Naughty Dog robi nas w konia.
Dobra, moi drodzy, dokończymy w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za uwagę i pamiętajcie o zostawieniu opinii i komentarza. Trzymajcie się ciepło i do miłego usłyszenia. Na razie.